Tradycyjnie dniom Nysy towarzyszyły deszcze. Dnia 24 maja bieżącego roku w części powiatu nyskiego wystąpiły intensywne opady wraz z silnym wiatrem. Lokalnie pojawił się nawet grad. W związku z szalejącym żywiołem Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała straty głównie w gminie Głuchołazy i gminie Nysa. W następstwie ulewy i silnego wiatru służby interweniowały 20 razy, 13 razy w gminie Głuchołazy i 7 razy w gminie Nysa. Największe szkody wystąpiły w Wilamowicach Nyskich w gminie Głuchołazy. Woda spływająca z okolicznych pól zalała część miejscowości dwukrotnie. Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu informuje, że nad Opolszczyzną przejdą burze z gradem, podczas których opady deszczu wyniosą od 25 do 40 mm, lokalnie około 50 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także opady gradu. Sytuacja uspokoi się około godziny 2 w nocy z wtorku na środę.